Na horyzoncie 13 finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Miłosz Stępiński to 13 selekcjoner w historii polskiego żeńskiego futbolu. Oto Jorge Vida, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Ostatnie grupowe starcie Polek w eliminacjach Mistrzostw Europy 2021. Turniej przeniesiony na 2022 rok. Mierzymy się w Castilla w Madrycie na Ciudad del Futbol de las Rosas z reprezentacją Hiszpanii, już finalistą tego turnieju, a na to spotkanie zapraszają Joanna Tokarska, Michał Zawadzki. Gramy o wszystko. Nie satysfakcjonuje reprezentacji Polski remis w tym meczu, bo remis premiuje do baraży zespół czeski. Zastanawia nas tylko, czy reprezentacja Polski będzie dzisiaj w stanie bez swojej liderki Ewy Pajor, także bez Tarczyńskiej, Winczo, poradzić sobie w rywalizacji, a połączenie rutyny z młodością, bo mamy bardzo młode zawodniczki, takie jak Achcińska, Karczewska, mamy też doświadczone Chudzik, Mesjasz, Dudek, Matysik, no i oczywiście kapitan naszej reprezentacji Katarzyny Kiedrzynek, ale przeciwko nam staje drużyna, która dzisiaj, pomimo że awans ma zapewniony, gra także o coś. Gra o to, aby czwarte kolejne eliminacje dużego turnieju zakończyć bez porażki. I Jorge Vilda ma świadomość, jaki my mamy potencjał, bo to, jaką jedenastkę dzisiaj wystawił na mecz przeciwko nam, pokazuje, że nas szanuje. Oczywiście my mamy świadomość też tego, jak mocny jest to dzisiaj przeciwnik, ale też wiemy, że nikt tak pięknie nie żyje nadzieją jak polski kibic. Duża niewiadoma, jeżeli chodzi o dyspozycję, o formę naszego zespołu. To jest oczywiste. Wynika to wiadomo z tego, że zawodniczki chociażby występujące na co dzień w Ekstralidze nie występowały, ponieważ sezon u nas zaczyna się dopiero od marca. Zawodniczki występujące w klubach Bundesligi także miały ten początek sezonu mocno skomplikowany przez pogodę, więc nie wiemy, w jakiej formie jesteśmy. Za to wiemy, w jakiej formie jest Hiszpania. Tak, jest w świetnej dyspozycji, co potwierdził Festiwal Strzelecki, jaki urządziły sobie w Baku. Wygrały 13-0 i na tym może z tą 13, przynajmniej na teraz. Zaparkujmy tę cyfrę numer, czy liczbę numer 13. Ciudad del Futbol de las Rosas, obiekt treningowy Federacji Hiszpańskiej, 20 km na północny zachód od Madrytu, zbudowany w 2003 roku. Znakomicie przygotowana murawa, to też ważne. Dzisiaj w ciągu dnia ponad 15 stopni było w Madrycie, a zatem nasze zawodniczki, to też myślę, troszkę zderzą się jednak po tej przerwie zimowej z zupełnie innymi warunkami. Ja bym poszukała pozytywów. Masz 20 kilka lat, jesteś młoda, masz mecz z Hiszpanią, grasz o awans do Mistrzostw Europy, wychodzisz na takiego mocnego przeciwnika, ale masz okazję się sprzedać, sprzedać swoje najlepsze możliwości. Do tego wspomniałeś, świetna nawierzchnia, nic tylko grać w piłkę. Od 6 do 31 lipca 2022 roku w Anglii odbędą się finały. 15 zespołów plus gospodarz turnieju. Z drugich miejsc awans zapewnione mają Irlandia Północna, Rosja i Ukraina. Baraże w kwietniu tego roku utworzone zostaną 3 pary. Reprezentacja Polski walczy o to, aby zagrać właśnie w tych barażach. Dodajmy, 10,5 roku minęło od ostatnich eliminacji, kiedy to ostatnie spotkanie decydowało o być albo nie być Polski w dużym turnieju. Wtedy to była kadra, która prowadziła 1-0 z reprezentacją Ukrainy. Ostatecznie przegrała ten mecz 1-3. Zespół prowadził trener Guralczyk. Wtedy się skończyło niespecjalnie. Oby 23 dzień lutego 2021 zapisał się zupełnie innymi, biało-czerwonymi, złotymi zgłoskami w historii naszego futbolu. No ale wspominamy o tym, że tu trzeba dzisiaj zwyciężyć, że tu trzeba dzisiaj tego jednego gola więcej strzelić i oczywiście dużo o tej defensywie. Zawsze się u nas mówiło, że defensywa, to żeby nie stracić gola, to jest bardzo istotne, ale dzisiaj się musimy skupić na tym, co z przodu. Na tym, jak będziemy właśnie wyglądać w tych poczynaniach ofensywnych. Nie ma, to już możemy uprzedzić, Zawistowskiej wyjściowej jedenastce, która tak świetnie wprowadziła się do wyjściowej jedenastki naszego zespołu jesienią, kontuzjowana w ostatnich tygodniach. Weronika Zawistowska, skrzydłowa Czarnych Sosnowiec, więc dzisiaj zaczyna mecz na ławce. Oto Anastazja Pustowojtowa, arbiter z Rosji, chociaż urodzona w Czechosłowacji jeszcze przed zmianami w Europie Środkowo-Wschodniej. Była defensorka reprezentacji Rosji, uczestniczyła w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2003 roku. Sędziuje od 2009 roku, między innymi ćwierćfinał ostatnich finał Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, w tych ostatnich finałach Hiszpanki odpadły
z późniejszymi triumfatorkami, przegrywając 1-2 dwie bramki Megan Rapinoe, a dla Hiszpanii Hermoso, która jest także najskuteczniejszą Hiszpanką w trakcie tego eliminacyjnego turnieju do Mistrzostw Europy. I są nasze, na biało. Ja mówiłam o tym, że kibice wierzą, że kibice mają tutaj wielką nadzieję, ale przede wszystkim te kilkanaście dziewczyn, które dzisiaj wyjdą na to boisko, to one muszą w to uwierzyć, to one muszą mieć w ogień w oczach, to one muszą mieć to przekonanie, że dzisiaj zagrają świetne spotkanie. A zatem przygotowani do odegrania hymnów obu państw, posłuchajmy Mazurek Dąbrowskiego, a później hymn Hiszpanii. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Ciudad del Fútbol de la Rosas, ostatni odcinek eliminacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Hiszpania-Polska, rywalizacja drużyny gości o miejsce barażowe. Ale najpierw składy. Hiszpanki w bramce Paños, dalej 4 Paredes, 7 Corredera, 8 Mariona, 9 Ester, 10 Hermoso, 12 Huyarro, z numerem 14 Alexia Putellas, z 19 Cardona, 15 Oambi, z 16 Mapi Leon. W takim ustawieniu dzisiaj wysyła do boju swój zespół Jorge Wilda. To jest ustawienie 4-1-4-1 z Ester, która błysnęła w ostatnim meczu z Azerbejdżanem 5 bramkami na pozycji numer 9. Irene Paredes, a także Katarzyna Kiedrzynek znają się doskonale. Obecna i była zawodniczka Paris Saint-Germain. Pani Pusto Wojtowej asystują Kuroczkina Pietrowa. Sędzią techniczną jest Nadjeżda Gorinowa. 56. mecz Katarzyny Kiedrzynek w reprezentacji. Dalej nasze od prawej w obronie z 5 Rąpa, 6 Matysik, 4 Dudek, 8 Chudzik. Przed nimi z 7 Mesjasz. Formacja odpowiadająca za kreowanie gry to 11 Kamczyk na prawej stronie, 16 Grabowska na lewej, w środku 23 Akcińska i 10 Wróblewska. I na pozycji numer 9 z 9, po raz 5 w reprezentacji, ale po raz 2 dopiero w tych eliminacjach,
Nikola Karczewska. I mocno na nią liczymy. Dała impuls selekcjonerowi. Wspominał Miłosz Stępiński o tym, że dobrze prezentowała się na zgrupowaniu przed tym spotkaniem, więc to na niej na pewno będzie spoczywał główny ciężar strzelania goli. Aczkolwiek też trzeba wspomnieć o tym, że my bardzo dobrze wyglądamy przy stałych fragmentach gry w ofensywie. To te sytuacje były najczęściej, w tych sytuacjach najczęściej mieliśmy okazję do strzelania goli w tych poprzednich spotkaniach. Mesja chociażby dochodziła właśnie do takich okazji, więc tutaj też dzisiaj szukałabym właśnie w tym elemencie możliwości zdobywania bramek. Reprezentacja Hiszpanii najskuteczniejsza licząc per mecz. Drużyna tych eliminacji, więcej bramek, ale też większa liczba spotkań strzeliły wicemistrzynie świata i obrończynie tytułu, mistrzyń Europy Holenderki, Belgijki, po 48 goli i reprezentacja Niemiec. Najbardziej utytułowany zespół w Europie, 8 tytułów, w tym 6 z rzędu od 1995 do 2013 roku. Niemki zdobyły tych goli 46, ale teraz liczy się już tylko to, co na Ciudad del Futbol de las Rosas zaczęły reprezentantki Polski. Wiemy, jak istotny, jak ważny jest dla nas początek spotkania. Wiemy, jak to wyglądało we wcześniejszych meczach, że te początki pierwszej i także drugiej połowy bywały niezwykle nerwowe, gdzie były takie momenty niepotrzebnej dekoncentracji. Były momenty chociażby w meczu w Bielsku, gdzie te kilka pierwszych minut było niezwykle nerwowych. Dzisiaj musimy się tego wystrzegać. Musimy złapać swój odpowiedni rytm w grze. Dokładność, celność podań, to jest kluczowe. Widzimy wspomnianą przeze mnie przed momentem Nikolę Karczewską. Ona dzisiaj będzie się zderzać z defensywą zupełnie inaczej oczywiście ustawioną niż w baku, bo widoczne na ekranie Jorge Wilda wrócił oczywiście do tego ustawienia w czwórce w defensywie, gdzie z zespołami mocnymi, czy też takimi ze średniej półki właśnie w ten sposób Hiszpanki są ustawiane. W baku widzieliśmy trójkę w defensywie, gdzie te boczne obrończynie niezwykle często włączały się do akcji ofensywnych. Dzisiaj będziemy na pewno widzieli zespół hiszpański zupełnie inaczej wyglądający, właśnie także pod względem taktycznym. Od razu wysoko Polki, stajemy pressingiem, zostajemy na polu reprezentacji Hiszpanii. Idźcie dziewczyny po wygraną, idźcie po marzenia, to jest wasz czas, wasze 90 minut, zadanie arcytrudne, ale przecież futbol pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych, że cuda zdarzają się na boisku i to wcale nie rzadko, a zremisowaliśmy z Hiszpankami w Lublinie, dlaczego mamy nie wygrać na przedmieściach Madrytu? Paredes wykorzystała błąd i stratę Karczewskiej w meczu Champions League, zdobywając przepiękną bramkę w Paryżu w rywalizacji z Górnikiem Łęczna. Tymczasem Wróblewska. Pośliznęła się Grabowska. I Hiszpanki, ale gramy blisko rywalek. Oby starczyło naszym sił na taką grę pressingiem, na niepozwalanie rozpoczęcia ataku pozycyjnego zespołowi Jorge Wildy. Oczywiście wiemy, jak będzie wyglądał atak pozycyjny zespołu hiszpańskiego. To będzie duża wymiana. Często te podania będą wymieniane w środkowej strefie boiska. Dosyć cierpliwie będą te akcje ofensywne na pewno budowane. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, oglądając właśnie zespół hiszpański. Do tego jeszcze mają tę świetną nawierzchnię, z której niewątpliwie będą korzystać. Cardona, Ujarro, Corredera, Alexia Putellas. Mapi Leon, niezła wrzutka, świetnie ustawiona Dudek, Chudzik i Cardona. Słyszeliśmy, bez faulu, to jest istotne w tym sektorze boiska. Wróblewska faulowała w tej sytuacji. Fantastyczne wyszkolenie techniczne, to będziemy na pewno widzieć oczywiście u zawodniczek hiszpańskich. Doskonałe zawsze przyjęcie kierunkowe. Już zaczęły, uważamy, ale też gwizdek, rosyjski arbiter przerywający za szybko. Zespół gospodyń wyraźnie pokazuje, gramy na gwizdek, Pustowojtowa. Nie widzieliśmy takiego ducha walki w trakcie odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w naszej reprezentacji, ale to nie gardłami. Dzisiaj nogami, głowami mają przemówić piłkarki Miłosza Stępińskiego i podobało mi się to wejście w Wróblewskiej. Ja wiem, że to jest już taki fragment boiska, gdzie nie faulujemy, ale pokazała zawodniczka Śląska Wrocław już w tych pierwszych minutach meczu. Nie będziemy tutaj nogi odstawiać, nie będzie lekko reprezentantką Hiszpanii. Czwarta minuta meczu, Putellas.
83. występ w reprezentacji, dwie bramki w tych kwalifikacjach. Zawodniczki Barcelony dominują piłkarki lidera premiera Iberdola, a więc Barcelony. Putejas i Kiedrzynek. Ważny pierwszy kontakt z piłką, łatwy dla naszej kapitan. Widać było, że Aleksja Putejas przymierza się do oddania strzału. Świetna dyspozycja. W ostatnich, można powiedzieć, nawet kilkunastu miesiącach już przyzwyczajony do tej pozycji. W środkowej strefie boiska Hiszpanka fantastycznie prezentuje się w barwach Barcelony. Ja przypomnę, że to jest dziewczyna, która zaczynała na skrzydle i była taką niezwykle ciekawą, dynamiczną, skrzydłową, ale przestawiona na tę pozycję 8-10, fantastycznie się tam odnalazła. Widzimy tutaj Marionę Caldente i 7 zawodniczek FC Barcelony w wyjściowej jedenastce Hiszpanii. To, co tu dużo mówić, no nie przeszkadza, bo wiadomo, jak świetne zgranie jest dzięki temu. Więc ta druga linia, ta w ogóle, ta formacja ofensywna Hiszpanek, można powiedzieć, że gra w ciemno i pewne schematy, pewne przyzwyczajenia mają już na przestrzeni ostatnich lat mocno wypracowane. Panios. Wydawało się, że Polki dobrze podeszły, zamknęły kierunki. Tymczasem Panios bardzo spokojnie znalazła Łabi. Putejas. Koredera. Dobrze ustawiona Chudzik. Wróblewska. Dudek. Karczewska. Dobrze, przyjąć. I Paredes. Przyjąć, nie stracić piłki. Jak się da zabrać się z nią, wiadomo, że Karczewska będzie miała niełatwe zadanie w miała pojedynkach Paredes. Przeciwko Paredes w meczach Champions League. I to jest bardzo istotne doświadczenie, jakie zebrała Karczewska. Dzisiaj dopiero 5. występ tej napastniczki w kadrze narodowej, więc nie ma takiego przebiegu międzynarodowego i te spotkania na pewno widzę mistrzyń mocno jej pomogły. Teraz dobry przerzut Hiszpanek na lewą stronę. Caldente. Mariona Caldente. Kolejna piłkarka Barcelony w poprzek. Bardzo dobrze odczytały to nasze, ale dwójką teraz będziemy atakować i ciężko będzie wyprowadzić kontratak. Kamczyk. No ale Hiszpanki też widzą, że naciskamy. I proszę bardzo, pierwszy rzut rożny reprezentacji Polski. Dobrze, dobrze, dobrze zaczęły dziewczyny. Ten początek widać z ich strony bez takiej właśnie niepotrzebnej nerwowości. Nie ma tego elementu, jaki widzieliśmy wcześniej. Ewelina Kamczyk, 25. Wczoraj. Rodziny wczoraj. 18. Jak ten czas leci, przecież pamiętamy, jak miała 17 lat, jak zdobywała, nawet 16, jak zdobywała Mistrzostwo Europy w 2013 roku. I to też jest taki dowód na to, że my, oczekując awansu, mamy przecież pokolenie zawodniczek, które zdobywały Mistrzostwo Europy przed 8 laty, więc te oczekiwania myślę, że są uzasadnione. Dominika Grabowska, jedna z kilku zawodniczek dzisiaj wyjściowej 11, grających po raz 8, a zatem komplet spotkań w tych eliminacjach. Grabowska, zagranie w kierunku Karczewskiej. Jeszcze nie koniec akcji Polek. Podoba mi się początek zespołu Miłosza Stępińskiego. Gramy bez przesadnego respektu do Hiszpanek. To my tutaj musimy wygrać. Reprezentacja Hiszpanii gra o to, aby zakończyć. Też jest pewien cel. Czwarte kolejne eliminacje. 2 razy Mistrzostw Świata i poprzednie eliminacje Mistrzostw Europy bez porażki. To pokazuje też, jaka jest skala talentu tych zawodniczek, jednocześnie siły całej reprezentacji Hiszpanii. Nie pokazali nam hiszpańscy realizatorzy powtórki tej sytuacji, gdzie tam przydałoby się w poprzedniej akcji dokładne podanie. Wspomniałeś o tym potencjale hiszpańskim. Dużo się o tym mówiło przed spotkaniem, jak mocny to jest zespół, ile umie, ale pamiętajmy o tym, w XXI wieku nie zdobyły medalu na drużynie. Nie zdobyły medalu, tymczasem teraz ruszyły w kierunku naszej bramki. Ester, liderka klasyfikacji strzelczyń w lidze hiszpańskiej, 17 goli. Cardona, Putejas, dobre zagranie, ale tutaj Kiedrzynek, bardzo dobra asekuracja. Nie pozwalamy na razie na zbyt wiele Hiszpankom, chociaż no nie wiem, czy to było zamierzone, takie wyższe wyjście naszej czwórki defensorek. Musimy uważać na tego typu zagrania, bo to, że na 40, 30, 40 metrze Hiszpanki wymieniają podania po ziemi, to dość
duża powtarzalność jest właśnie w takim elemencie, jaki widzieliśmy przed momentem. Takie podbicie, wrzucenie piłki, ale dokładne, celne. To jest w akcjach ofensywnych często spotykany element w zespole hiszpańskim. Myślę, że analizując zespół hiszpański, nasz sztab na pewno zwrócił na to uwagę. Więc tutaj trzeba uważać, bo tam zabrakło lepszego przyjęcia i mielibyśmy niebezpieczną sytuację. Selekcjonador Jorge Wilda pracował z reprezentacjami do lat 19, 17 od 2015 roku. Też z przerwą na pracę z reprezentacją do lat 19 prowadzi kadrę hiszpańską. I mówimy o tym, że w XXI wieku nie mają wielu sukcesów. Można powiedzieć dwa razy Algarve Cup, ale co z tego? No to jest turniej towarzyski rozgrywany gdzieś w środku zimy. To nie jest turniej rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata. Dudek, teraz wyżej Hiszpanki. To na pewno będzie nam sprawiało problem, kiedy staną blisko Polek. Mamy także selekcjonadora Miłosza Stępińskiego. Widzieliśmy przed momentem Paulina Dudek. Otrzymała podanie od Katarzyny Kiedrzynek. Musi mieć wychodzące, pokazujące się na pozycję koleżanki z drugiej linii. Mapileon. Patricia Hujarro. Putejas. Caldentej. Putejas. Dość swobodnie wymieniają piłkę Hiszpanki. Na sporo pozwalamy, ale daleko od naszej bramki. 30 metrów. Przed bramką Kiedrzynek. Już zaciśniamy pole. Zawężamy. Łambi. Caldentej. Putejas. Putejas. Teraz wybić piłkę poza pole karne i to robią zawodniczki trenera Stępińskiego. Paredes. Corredera. Poczekała i słusznie Werina Kamczyk zacznie od bramki Katarzyna Kiedrzynek. Inna skala grania. Oba zespoły mają za sobą 7 meczów tych kwalifikacji. W tych 7 meczach Hiszpanki oddały 216 strzałów. Reprezentacja Polski 139. Prawie dwa razy tyle celnych strzałów oddały Hiszpanki. Co biało-czerwone. No to jest gigantyczny potencjał ofensywny. Jakbyśmy mieli wymienić jedną zawodniczkę taką wiodącą w tych formacjach zespołu Jorge Wildy, to ciężko by było tak jednoznacznie wskazać tą jedną jedyną, bo tam na jakiekolwiek nazwisko się nie spojrzy, to jest wielka klasa i gigantyczny potencjał. Ester. Łabi. Mapileon. Paredes. Dzisiaj przeciwko sobie dwie czwórki z Paris Saint-Germain i dwie dziewiątki, najlepsze w klasyfikacjach strzelczyń obu ligach. Karczewska. Momentalnie podwojona Nikola Karczewska. Szybko doskakują Hiszpanki do naszej napastniczki. Wakabido. Caldentej. Mapileon. Jaro, niezła wrzutka. Brawo, Kiedrzynek. Podobnie szukają właśnie tego typu zagrania. Widzimy Katarzynę Kiedrzynek. Na pewno ona dzisiaj będzie często przy piłce. Tak trzeba założyć. Widzimy, znowu akcja była budowana kilkoma, czy też kilkunastoma podaniami po ziemi. Zawodniczki, a później jest prostopadłe zagranie. Druga akcja z rzędu oparta właśnie o prostopadłe zagranie w pole karne. Kiedrzynek. Niedokładnie. No, ale świetne treningi. Kanał Łączy Nas Piłka Kobieca pokazał fenomenalne interwencje Kasi Kiedrzynek, ale też pokazał bramkę z rzutu wolnego Eweliny Kamczyk. Jak podpisał to nasz redakcyjny kolega Dawid Brilowski. Marzy mi się 90. minuta w Madrycie 0-0 i taki rzut wolny właśnie Eweliny Kamczyk. Marzy się, myślę, wszystkim sympatykom futbolu nad Wisłą. Mapileon. Przyspieszyły teraz Hiszpanki. Zostawiliśmy trochę lukę w środkowej strefie boiska. Putejas. Putejas, będzie groźnie. Brawo, Paulina Dudek. Wróblewska. Chudzik.
ciężko nam przejąć... Daliśmy się zepchnąć do defensywy. Tak, ciężko nam po przejęciu piłki utrzymać się przy niej, wymienić kilka podań. Większa mobilność musi być w naszym zespole po przejęciu piłki. Caldente. Ona zeszła do środka. Wahabi teraz na lewej stronie. Patricia Cuyarro. Corredera. Caldente. Natalia Chudzik. Karczewska ma dzisiaj duże zadanie w momencie, kiedy otrzymuje piłkę. Przytrzymać, rozejrzeć się, wziąć rywalkę na plecy, ale też muszą się pokazać koleżanki, bo wiadomo, że Karczewska nie wygra rywalizacji. 1-3 zawodniczki reprezentacji Hiszpanii. A przed momentem znowu mieliśmy sytuację, że przy Karczewskiej były ciekała rąpa, ale jest na spalonym. Tymczasem tutaj zagranie do środka. Panios. To mieliśmy właśnie takie zagranie, kiedy dostaje piłkę Karczewska. Natychmiast została potrojona przez rywalki. Minut rywalizacji. Ciudad del Futbol de las Rosas. Boisko treningowe Federacji Hiszpańskiej. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet. Hiszpania-Polska 0-0. Mapileon. Paredes. Putellas. Corredera. Putellas. Głęboko Polki. Ruszyła przez moment Adrianna Achcińska, tymczasem piłka przeniesiona na lewą stronę. Wahabi, dobre zagranie do środka, Kiedrzynek, ale widzieliśmy próbkę możliwości Ester Gonzalez. Musi doskoczyć o lewą pana skrzydle, zblokować to podanie ze skrzydła. Tu widzimy, Leila Wahabi miała dużą swobodę, żeby podać tę piłkę na linię 5 metra. Ola Rompa, to też musimy wspomnieć o niej, bo wróciła do Ekstraligi po kilkuletnim pobycie w lidze włoskiej, w lidze norweskiej. Będzie od nowego sezonu zawodniczką Lotosu Gdańsk. Nowej rundy. Przepraszam, tak, od wiosny. Natomiast oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że ona była kontuzjowana, że miała mało występów, że jesienią właściwie zagrała niecałe 90 minut, dwa występy w klubie. Że te kontuzje, które ją także wyeliminowały z dwumeczu szczeszkami, powodują, że tu jest pewien niepokój związany z jej aktualną dyspozycją. Jest na pewno znak zapytania. Jest na pewno znak zapytania. Też na pewno sztab ma wyniki jej badań. Wiedzą, na ile ją stać, wiedzą, na ile jest w stanie tutaj dzisiaj wybiegać w tym spotkaniu. No spokojnie Hiszpanki, chociaż wydawało się, że może mieć sens to zagranie dwójkowe. Karczewska-Kamczyk. Widać, jak wyskoczyły dziewczyny momentalnie. Miały być te skoki pressingowe. Tutaj był widać taki moment, że wyskoczyło kilka naszych zawodniczek i piłka jest w naszym posiadaniu. Rąpa z autu. I zaczniemy jeszcze raz. Na wysokości pola karnego Hiszpanek. Mariona Caldente. Trzy bramki skrzydłowej Barcelony i reprezentacji w tych eliminacjach. 9 Hermoso. To jest czwarta najskuteczniejsza piłkarka tych eliminacji w ogóle w Europie. Prowadzi w tej klasyfikacji reprezentantka Belgii. Ale o tym jeszcze pewnie będzie okazja powiedzieć. Traci piłkę Nicola Karczewska. Przejąć tę piłkę w tym sektorze. Dudek. Paredes. Jarro, Corredera i Paredes. Wymieniona piłka kilkukrotnie w poprzek boiska. Polki już jednak odpuściły pressing. Wracamy do ustawienia defensywy 30 metrów przed bramką Kiedrzyny. Caldente. Hermoso. Wahabi. Mapileon. Duży spokój, grze Hiszpanek. Wahabi. Przy niej Rompa. Mapileon. Niezła wrzutka Mapileon. Ester, wybić tę piłkę natychmiast poza pole karne. A i będą miały Hiszpanki pierwszy rzut rożny w tym meczu.
67. rzut rożny reprezentacji Hiszpanii w tych eliminacjach. Teraz ważny moment. Uważamy w polu karnym. Jest Hermoso, jest Caldentej. Zobaczymy, jak to zagrają Hiszpanki. Jednak Mariona Caldentej na 8 metr. Spokojnie zacznie Kietrzynek. Ale musimy pilnować ustawienia. Nie możemy dopuszczać do tego, że Aleksja Putellas będzie miała tyle miejsca, bo widzieliśmy, ta piłka jakby była lepiej do niej skierowana, to ona właściwie wokół siebie nie miała żadnej piłkarki naszej kadry. Jak mówi trener Miłosz Stępiński, musimy być z tyłu nieprzemakalni, cytując szkoleniowca reprezentacji Polski. Nad zgraniem, synergią pracowaliśmy i to dobrze wyglądało podczas zgrupowania w Łodzi. Wspominałem na początku o tych znakomitych warunkach. Kilkanaście stopni, piękna, idealnie przygotowana murawa, a wiemy, że Polki w Łodzi miały problemy z dobrymi warunkami do treningu ze względu na atak zimy w całej Polsce. Kamczyk. Szkoda, że nie pokazały się wcześniej koleżanki, że tam nie wyszła odważnie Jakcińska. Wróblewska. No i znów tracimy. Jeszcze faulowała Wróblewska Patricia Cuillaro. Hermoso. Caldentej. Teraz wrócić, odbudować. Brawo Polki. Wróblewska. Dokładność. Po takim przejęciu musi być dokładność. Musi być większa pewność siebie. Joanna Wróblewska, widzę, że tak delikatnie jest przestraszona. Ja wiem, że to jest taki mecz dla niej, gdzie ten ciężar gatunkowy jest na o wiele wyższym poziomie niż dotychczas. Ja wspominałam o Karczewskiej, że tam jest taki mały przebieg, jeżeli chodzi o to doświadczenie międzynarodowe. Joanna Wróblewska dzisiaj w kadrze gra 9. mecz. Trzeci w eliminacjach. I jeszcze musimy oczywiście wspomnieć o tym, że to nie była zawodniczka wcześniej powoływana przez Miłosza Stępińskiego. W momencie, kiedy ona występowała w GKS-ie Katowice, jej dyspozycja po prostu była na takim poziomie, że ciężko było jej gdzieś tam w tym notesie selekcjonera się znaleźć, ale po przejściu przed tym sezonem do Śląska Wrocław eksplodowała forma u tej pomocniczki i zawodniczka pochodząca z Ciechanowa dała sygnał, dała impuls Miłoszowi Stępińskiemu, żeby ją powołać. Widocznie na zgrupowaniu dobrze wyglądała, dobrze się prezentowała. Stąd decyzja o tym, że wychodzi w pierwszej jedenastce. Dużo umie, dużo pokaże. Świetna forma w wspomnianej rundzie jesiennej. Niech to dzisiaj przełoży na boisku, bo tak jak wspomniałam, naprawdę dużo umie. Paredes. Panios. I do tego strzały z dystansu. Mamy Achcińską, mamy Wróblewską. To są dziewczyny, które potrafią huknąć z 20 czy nawet z 30 metrów. Gdzieś jak będzie możliwość spróbować przyłożyć, przymierzyć, bo myślę, że to jest nasz też dość duży atut. Hermoso. Łabi. Caldentej. Na szczęście też nie forsuje jakiegoś tutaj szalonego tempa od pierwszych minut Hiszpanki. Cuillaro. Hermoso i Kietrzynek. Musimy uważać na Jennifer Hermoso. Wiemy, jak ona umie się momentalnie zabrać, przyjąć spod kolana, uderzyć. Ona przede wszystkim nie potrzebuje dużo czasu, żeby oddać strzał od momentu przyjęcia piłki. I tu nie ma znaczenia, czy to jest noga lewa jej wiodąca, czy to też jak w tym przypadku ta jej, no powiedzmy, słabsza prawa noga momentalnie zdecydowała się na strzał zza szesnastki. Ola Rąpa. Pokazać się. Ola nie miała komu podać. Caldentej. Panios wyszła z bramki. Może to jest ten moment, kiedy trzeba podejść pressingiem. Podbiegła Nikola Karczewska. Caldentej. Wyżej Polki. I przejmujemy. Ola Rąpa. Przepraszam, Matysik. Rąpa wyżej. Dudek. Achcińska. Ale to zagranie do Pauliny Dudek. Zawodniczki. SMS Łódź już niedokładne. Ester. Cardona. Caldentej. Dobrze, że wróciły Polki. Ustawiliśmy ponownie grę w defensywie. Cuillaro. Niezłe zagranie. Czy wybijemy niestety? 1-0. Ester. 5 bramek w Azerbejdżanie. Trafienie. Także wcześniej w eliminacjach i 7. bramka dla reprezentacji od 24. minuty. Przegrywamy w Madrycie
0-1. Szkoda, na dużym luzie sobie stworzyły tę okazję do strzelenia gola zawodniczki hiszpańskie. Szkoda, bo taki początek wydawał się optymistyczny, nie było źle. Natomiast no tutaj moment błędu w ustawieniu. Widzimy, Mesjasz nie odbiła tej piłki i finalizuje to pewnie Estef. Asysta Marty Cardona, zawodniczki Realu Madryt. Dzisiaj 10. występ w reprezentacji. No i tutaj widzimy najpierw Mesjasz, później też Matysik. Ale zobaczmy, ta wrzutka, ja wspominałam o tych takich podcinanych właśnie podaniach w pole karne. To jest mierzone, widać jak ta piłka, jaką miała rotację, że to było na nos i niestety Mesjasz tam poszła, jak to się mówi, naraz źle obliczyła lot tej piłki i niestety nie wybiła jej. Szkoda, ale jeśli mamy tracić bramkę, to może lepiej wcześniej, żeby było więcej czasu na odrabianie strat. Hermoso do Ester, Kiedrzynek. Była na spalonym. Napastniczka Levante. A przed momentem pani Pusto-Wojtowa. Ona z kilkoma piłkarkami Barcelony miała okazję się spotkać. Finał Champions League kobiet sezon 18-19. Wygrana Lyonu z zespołem z Katalonii. A tutaj bardzo dobra praca liniowej była na spalonym Ester González. Tracimy trzecią bramkę w tych kwalifikacjach. Dwie w Bielsku Białej. W kluczowym meczu z Czeszkami. Tamto spotkanie i remis pozwalał nam dzisiaj grać na punkt z reprezentacją Hiszpanii. Kamczyk troszkę wyrzuciła się do boku zawodniczka Górnika Łęczna i szkoda, że za plecy do klubowej koleżanki Karczewskiej. Szkoda, dokładniej musimy w tych akcjach ofensywnych zagrywać. Jeszcze Polki, ależ kapitalny strzał Wróblewskiej. Brawo, brawo Joasiu. Świetna interwencja Panios. I na to czekamy. Mówiłam o Wróblewskiej, że umie uderzyć z dystansu, że ma świetne uderzenie i tutaj momentalnie świetna decyzyjność. Zobaczmy. Szkoda, bo Panios tam końcami palców odbiła tę piłkę. Idealnie ta piłka zmierzała pod poprzeczkę. 5 ligowych bramek Joanny Wróblewskiej w sezonie 2020-2021. Drugi rzut rożny biało-czerwonych w tym meczu. 26. minuta, przegrywamy Ciudad de Futbol de las Rosas. Ale nie rezygnujemy z korzystnego rezultatu. Ewelina Kamczyk. Niezłe dośrodkowanie Kamczyk. Dudek. Faulowała zawodniczka Paris Saint-Germain. Klubową koleżankę Irene Paredes. Sandra Panios. Tylko jedną bramkę straciły Hiszpanki w rywalizacji z Czeszkami w meczu wyjazdowym. A to była bramka przy prowadzeniu 5-0. Rozluźnienie w reprezentacji Jorge Wildy. A też pamiętamy te dwa ostatnie spotkania reprezentacji Hiszpanii z Polską. To wygrana nasza 3-0 w Algarve Cup i bezbramkowy remis w Lublinie. Leży tam Adriana Achcińska. O, wspomniałeś te wyniki dla nas korzystne, jak chociażby to spotkanie na Algarve czy w Lublinie. To dawało nam mnóstwo powodów do optymizmu przed tymi eliminacjami, przed tą dalszą kampanią eliminacyjną, przed spotkaniami z Czeszkami. I dzisiaj to podejście do meczu, myślę, że właśnie te nieudane spotkania z naszymi południowymi sąsiadkami spowodowały, że tak to powietrze uszło. Tak można było odnieść wrażenie, że zupełnie inaczej podchodziliśmy do tego spotkania z Hiszpanią przed początkiem eliminacji. Tutaj ponownie strzał Wróblewski. Czekamy na więcej takich strzałów. Czekamy na to, że nasze zawodniczki będą wykorzystywać te swoje atuty, jakie mają. No, mamy taką szybką odprawę. Głos zabrały, no wiadomo, te, które z dużą piłką mają do czynienia. Kiedrzynek i Dudek. 8 czystych kąt w 14 pierwszych meczach w barwach Wolfsburga Katarzyny Kiedrzynek. 12 z tych spotkań, 14 wygranych, jeden remis i jedna porażka. I drugie miejsce zespołu Ewy Pajor i Katarzyny Kiedrzynek w rozgrywkach Frauen Bundesligi.
Myślę, że Achcińska już powinna być za moment gotowa do gry. Ona tam spadając, zdaje się, dostała korkami od butów Hiszpanki, która nastąpiła na jej nogę. Tymczasem gramy w dziesiątkę, a Hiszpanki w ataku pozycyjnym na bramkę Kiedrzynek. Hujarro, Corredera. Ponownie Patricia Hujarro. Mapi Leon. Łabi. Leon. Oczywiście było pytanie, jaki będzie plan B na to spotkanie w momencie, kiedy tego gola stracimy. Aczkolwiek jest 29. minuta meczu, więc tu na pewno nie będziemy się rzucać w ofensywie na przeciwnika, bo wiemy dobrze, jakby się to skończyło. Trzeba mieć tutaj pomysł, trzeba mieć tutaj plan, trzeba go dobrze realizować. Natomiast cały czas ta dokładność to jest coś, co przy budowaniu akcji ofensywnych u nas dzisiaj mocno kuleje. Mapi Leon. Hermoso. Leon. Chciałem powiedzieć, że najczęściej przy piłce w zespole hiszpańskim zawodniczki Barcelony, ale jeśli jest ich 7 wyjściowe 11, to trudno, żeby było inaczej. Tymczasem zatrzymana dobrze, czysto na prawej stronie Cardona. Świetnie, świetnie, Chudzik. Dudek. Chudzik to jest, jeśli chodzi o reprezentację Polski, już olbrzymie doświadczenie dzisiaj. 86. występ zawodniczki Medyka Konin w biało-czerwonych barwach. Leon. Łabi. I Chudzik, i Rąpa. Dzisiaj te nasze dwie wahadłowe mocno skupione na działaniach defensywnych, aczkolwiek wspomniany przeze mnie plan B, no myślę, że będzie zakładał to, że one w momencie już w późniejszej fazie meczu, w momencie, kiedy wynik będzie niekorzystny, będą się włączać do ofensywy. Cardona niebezpiecznie, dobrze, że nie sięgnęła piłki Aleksja Putejas. Mieliśmy szczęście, że Putejas nie doszła do tego podania. Dwa kwadranse za nami. Nie jest tak kolorowo jak po pierwszych 15 minutach. Przegrywamy na przedmieściach Madrytu z Hiszpanią 0-1. I potrzebujemy dwóch goli, aby zagrać w barażach o Euro 2021. Przełożone na rok 2022. Paredes. Hujarro. Cardona. Mają taką swobodę operowania piłką Hiszpanki. Hermoso. Tego brakuje na razie reprezentantkom Polski. Mapi Leon. Mapi Leon tuż nad poprzeczką bramki Kiedrzynek. Puknęła, ależ ta piłka leciała tak nieprzyjemnie. Miała szczęście Katarzyna Kiedrzynek, że nie był to strzał w światło bramki. Dwa strzały. Wróblewska. Słabiej, ale celnie. I teraz Hermoso. Nie, to nam Mapi Leon, przepraszam. Zdecydowanie mocniej, ale nad poprzeczką. Rąpa. O, nie zbierzemy tego w środku. Putejas. Putejas. Ester, będzie niebezpiecznie. Ester, brawo, Kasia Kiedrzynek. Będzie przerwa, dostała w twarz piłką. O, szybko, tutaj musi pomoc medyczna pojawić się na boisku. Wyszła odważnie Katarzyna Kiedrzynek w tej akcji. Świetnie wyszła. Szeroko. Ale tu był błąd. Tu widzimy, jak łatwo dały się zwieść nasze obrończynie. No i z bliskiej odległości mocny strzał Ester Gonzalez prosto w twarz bramkarki Wolfsburga i reprezentacji Polski. O, to jest teraz pytanie. Czy będzie w stanie kontynuować grę Kasia Kiedrzynek? To jest twarda dziewczyna. Palińska i Szemik na ławce. To jest, no nie ma wątpliwości, że to jest jednak zupełnie inna klasa w bramce. Widzimy Annę Palińską na rozgrzewce z Natalią Niewolną, asystentką Miłosza Stępińskiego. Spokojnie, poczekamy. Zdaje się, że to akurat była dobra informacja od sztabu medycznego. Tam jest potrzebny moment oddechu, chwila na to, aby wróciła do siebie Katarzyna Kiedrzynek po tej odważnej, skutecznej interwencji. No tak powiedziałbym, nie lubimy tych porównań do piłki męskiej, ale tak wyszła odważnie, szeroko, jak Artur Boruc potrafi czasami skrócić kąt Katarzyna Kiedrzynek. No można odnieść, można dać takie porównanie. Rzeczywiście odważnie interweniowała w tej sytuacji.
Katarzyna Kiedrzynek pominie naszego doktora. Myślę, że tam jest dobrze. Palińska, bramkarka Górnika Łęczna. A to Miłosz Stępiński, jak mówiłem, 13 selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet. Wygraliśmy w tych eliminacjach 4 spotkania. 2 razy remisowaliśmy z Hiszpanią w Lublinie i z Czeszkami na wyjeździe. Przegraliśmy tylko raz. No a w ogóle z Hiszpanią gramy po raz 9 w oficjalnym meczu. 3 wygrane, 3 porażki, 2 remisy, bramki 13-19, uwzględniając gola Ester Gonzalez z 24 minuty. Kasia Kiedrzynek cały czas... A muszę powiedzieć, że nie najlepiej to wygląda. Nie wygląda najlepiej. Zaskakująco spokojny jest sztab medyczny reprezentacji Polski. Chociaż nie wiemy, co tam Katarzyna Kiedrzynek do niego mówi, więc nie wiem, jak tam to wygląda na tym poziomie komunikacji. Jeszcze raz moment, kiedy zdobyły Hiszpanki bramkę. Zagranie Cardony, która zalicza asystę przy bramce Ester Gonzalez. No widzimy, że chyba już... Może już jest wszystko okej, tak. Jest okej, pokazuje Kasia Kiedrzynek. No to trzeba by nie znać Kasi Kiedrzynek, żeby przypuszczać, że po takim ciosie, to oczywiście musiało być bardzo bolesne, że Kasia się podda, szczególnie w takim spotkaniu, tak kluczowym meczu, kiedy jest potrzebna między słupkami bramki reprezentacji Polski. No ale dała sporo czasu Anastazja Pustowojtowa na to, aby wróciła bramkarka do siebie. To oznacza doliczone minuty tej pierwszej części spotkania. Jeszcze sobie obie panie porozmawiają. Jeszcze też mamy sztab medyczny reprezentacji Polski na boisku. W 96 roku po raz pierwszy zagraliśmy z Hiszpanią. Wygraliśmy z Hiszpanią na Słowacji 4-0. A też musimy wspomnieć o tej kadrze hiszpańskiej, że to jest zespół już gdzieś tam stawiany jako potęga, ale taka wschodząca potęga. Brak medalu, o którym mówiliśmy w XXI wieku na dużych imprezach, jest dowodem na to, że to jest zespół, od którego się oczywiście już dużo oczekuje, bo to była zawsze potęga w ostatnich latach futbolu młodzieżowym, ale no, myślę, że tutaj ten medal w piłce seniorskiej to jest kwestia oczywiście najbliższych lat, ale jeszcze tego medalu nie zdobyły. 37 minuta. Hermoso i Caldentey, tym razem Hermoso. Cardona. Ester, ależ musimy uważać na tą zawodniczkę, jak ona potrafi się kapitalnie odnaleźć. Tutaj akurat wracała ze spalonego, ale szuka piłka napastniczki Levantej reprezentacji Hiszpanii w 16. Taka sprytna napastniczka, ona już ma 28 lat, mówię już, bo jak sobie spojrzymy na jej statystyki, to ona ma dopiero 9 występów w kadrze. Ten dzisiejszy jest 9. meczem. Była na spalonym. Tutaj jest zła decyzja. Sędzia asystent nie utrzymała linii spalonego Ola Rompa. I patrząc na tę konkurencję, jaka jest w tych formacjach ofensywnych w Hiszpanii, patrząc na to, ile tam w lidze chociażby jest napastniczek, które dużo umieją, które mają wysokie umiejętności, no to tutaj Gonzalez tak załapała się na takie późne już dla niej występy i sprzedaje to, co ma. Strzela przede wszystkim gole, bo to jest dla napastniczki najistotniejsze i myślę, że tutaj Jorge Wilda, jak będzie budował, już będzie powoływał kadrę na 2020 rok, w przyszłym roku, no to na pewno, jeżeli ona utrzyma tę skuteczność, to znajdzie miejsce w jego kadrze. Na razie 7 strzałów Hiszpanki, 5 celnych, reprezentacja Polski, 1 celny strzał. To są statystyki pierwszych 37 minut rywalizacji na Ciudad del Fútbol de las Rosas. Mapilon, Caldentey. Dobrze teraz ustawione Polki, ładnie przesuwamy. Leon, Putellas. Sam ten moment, kiedy muszą Hiszpanki piłkę prowadzić. One wolałyby tą piłką grać. Podaniami już pokazuje, że dobrze ustawiamy się w obronie. Putellas! No i to jest kolejne dośrodkowanie groźne, ale zbyt wysokie z prawej strony reprezentacji Hiszpanii.
dużą swobodę mają w tego typu właśnie wejściach, jak to wcześniejsze Aleksi Putellas. Tu znowu nie było dokładności przy tej wrzutce, ale ponownie było niebezpiecznie. Oczywiście mieliśmy świadomość przed meczem, że tych akcji, tych sytuacji Hiszpanki będą mieć dużo. Patricia Huyarro. Chociaż podsłuchuję hiszpańskiego komentatora Ijarro. Patricia Ijarro. Myślę, że jakbyś włączył jeszcze komentarz sobie z Barça TV, tak, z językiem katalońskim, to jeszcze inaczej byś usłyszał, a tam także można sobie jeszcze na klubowej telewizji FC Barcelony włączyć komentarz angielski. Tam jest jeszcze inna wersja tego nazwiska. Nie zmienia to faktu, że Patrycja Ijarro jest fenomenalną pomocniczką i jest to jedna z tej fali wyszkolonej, wychowanej w La Masia, gdzie w klubie z Katalonii mocno postawiono na szkolenie, wpuszczono dziewczyny do tego systemu szkolenia. Oj, teraz kontuzja Hermoso. Przerywa grę Pusto Wojtowa. Tam się poślizgnęła. Myślę, jakieś delikatne. W lankach dzisiaj gra Hermoso i ta nawierzchnia jest na pewno polana wodą przed spotkaniem, bo widzimy, że tam jest dosyć mokro, więc tutaj ten moment. Poślizgnęła się, odjechała prawa noga zawodniczce Barcelony. Ale wszystko w porządku. 40 minuta za nami. Kiedrzynek. Pokazać się Katarzynie Kiedrzynek. No tak, z takiego długiego zagrania wychodzi teraz okazja reprezentacji Hiszpanii. Hermoso. Cardona. Huyarro czekała przed polem karnym. Cardona za głęboko, na nasze szczęście. Ale to jest taki moment zawahania. Nie pokazały się zawodniczki Katarzynie Kiedrzynek. Nie wyszły z rywalek. Kiedrzynek zaryzykowała długie zagranie, z którego natychmiast stworzyła się sytuacja pod naszą bramką. Około 20-25% mojej pracy to szczęście, mówi Miłosz Stępiński przed tym spotkaniem. Wiemy, że tego szczęścia zabrakło w pierwszym meczu, bo tam po stałym fragmencie świetną sytuację miała Małgorzata Mesjasz. Tymczasem znów Hiszpańki, Cardona i Kiedrzynek. Niepokojące są te straty piłki w tych sektorach boiska. Jak właśnie przed momentem widzieliśmy, Paulina Dudek momentalnie podwojona przez dwie hiszpańskie zawodniczki. Znowu długa piłka od Kiedrzynek. No tutaj widzę, że jednak nie będziemy ryzykować takiego rozegrania, wprowadzenia piłki do ataku pozycyjnego od własnej bramki. Brawo teraz Nikola Karczewska. Matysik, Kiedrzynek, Dudek, podeszła Ester Gonzalez, Achcińska. Brawo, teraz odważnie, 18-letnia zawodniczka TSS MS Łódź. No i to jest moment, kiedy można grę rozciągnąć. Bardzo dobre, dokładne, mierzone podanie do Oli Rąpy. Ta do środka, zawahały się Hiszpanki. Szkoda, że tutaj nie zagrała nieco odważniej Joanna Wróblewska. Źle sobie Wróblewska przyjęła tę piłkę. Taki błąd techniczny. Szkoda, że w takim miejscu, bo gdzieś myślę, że jakby sobie lepiej ją przyjęła. Mogła sobie ponownie stworzyć okazję do oddania strzału. Teraz przejęły Polki. Szansa do kontrataku, ale nie mamy kim grać z przodu. Nawet Karczewska w tej chwili daleko od bramki. Panios. Faulowana Grabowska. Faul Caldentej. Niedużo tych fauli Hiszpanek. Pierwszy dopiero według oficjalnej strony kwalifikacji. Oj, 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 tu mieliśmy Aleksię Putellas w najlepszym wydaniu. Piękna sztuczka techniczna. No to Dominika Grabowska. Jak mówiłem, ona. Komplet meczu w eliminacjach, także Mesjasz. Dudek. Jorge Wilda. Urodzony tutaj, w Madrycie, w 1981 roku.
trener Stępiński. A Bilda się... Bilda był takim naturalnym kandydatem na selekcjonera Hiszpanek po latach pracy z zespołem U19. To ta kandydatura nasuwała się w taki sposób automatyczny, aczkolwiek jak odebrał telefon z informacją, że jest taka opcja, że będzie selekcjonerem, to telefon mu wpadł praktycznie do basenu, więc była to dla niego na pewno nobilitacja i mając jeszcze takie pokolenie hiszpańskich zawodniczek, myślę, że to będzie selekcjoner, który poprowadzi ich do sukcesów. No ale my się musimy skupić na sobie. Ja znowu dobre prostopadłe zagranie Putejas, brawo Kiedrzynek i jeszcze nie koniec akcji. Cardona, Hermoso zablokować to dziewczynę, Hermoso nad poprzeczką. Kasia Kiedrzynek utrzymuje nas w grze. Zabawiły się w polu karnym Hiszpanki w tej akcji. Słyszymy, jak Katarzyna Kiedrzynek najlepiej podsumowała tę akcję, ale tam zagotowało się, widać było przede wszystkim jak dużo umieją. To jest fantastyczna interwencja Katarzyny Kiedrzynek, ale to, co zrobiła Hermoso w tej sytuacji, jak sobie piłkę wyprowadziła do tego, aby oddać strzał. Zabawiła się zawodniczką Turbinę Potsdam, Gosią Mesjasz. Matysik, Rąpa. Ładnie teraz Polki, chociaż znowu niedokładnie, ale jest szansa na wyprowadzenie kontrataku. Wróblewska. Miała dużo czasu, dużo miejsca, zaryzykowała zagranie do Kamczyk. Kamczyk pokazuje się teraz, Karczewska, zagranie do najskuteczniejszej zawodniczki Ekstraligi. Karczewska, ale wygoniły ją Hiszpanki do narożnika boiska. Jest tam Cardona, jest także Paredes. 5 minut doliczone do pierwszej części spotkania. Odbudować ustawienie w defensywie. Taki moment był, spojrzałam na Ewelinę Kamczyk, spuściła zniechęcona głowę po stracie piłki tam na skrzydle. Tego, takich okazji, takich wypadów nie będziemy mieć 7, 8 w tym spotkaniu. Może 2, może 3. Trzeba to zagrać dokładniej, trzeba to skończyć strzałem. Jarro, Hermoso, Corredera. Ale już teraz wysoko. Paulina Dudek. No i teraz tutaj Dudek może zabraknąć w polu karnym, ale jest Chudzik. Na razie bronią Polki. Będzie okazja, znów wychodzi z bramki Kiedrzynek. Na szczęście, na nasze szczęście, kapitalnej sytuacji myli się Hiszpanka Marta Cardona. Mnóstwo szczęścia w tej akcji, ale... Była dziura po tym wypadzie Pauliny Dudek do pressingu. Sytuacja stworzona po naszym błędzie, to tego się musimy wystrzegać, bo jeżeli Hiszpanki stworzą sobie sytuację na bazie tego, że wymienią piłkę, zagrają jakieś fenomenalne, prostopadłe podanie, to jedno, ale duża szkoda jest zawsze, kiedy takie sytuacje stwarzane są właśnie po jakichś takich prostych, indywidualnych błędach. Aż 5 minut mamy doliczone. No, leżała dosyć długo Kasia Kiedrzynek. Więc tak, tutaj uzasadnienie na pewno jest. Karczewska. No, na to liczył Miłosz Stępiński, że powalczy mocno o górne piłki. Kamczyk, lepsza jednak Corredera. Tutaj zagrało doświadczenie zawodniczki Realu. Paredes. Mapileon. Łabi. Mapileon. Caldentej. Corredera. Mapileon. Raz już przymierzyła z dystansu. Dobrze Polki. Grabowska. Do Achciński za mocno, niedokładnie. Trzeba to podanie dopracować. Paredes. Hermoso, Putejas, Hermoso, Łabi, Hermoso. Ale widać, jak sobie spokojnie budują akcje ofensywne Hiszpanki. Cardona, to Ester González, jeszcze raz Cardona. Nie śpieszą się przesadnie, ale to
analizując występy te poprzednie Hiszpanek, można było zauważyć, że ta cierpliwość budowania akcji ofensywnych jest bardzo duża. Wspominałeś o tej liczbie strzałów, jaką 12 i 7 Hiszpanki. Celnych. O, w sumie 25 celnych strzałów w Baku przeciwko reprezentacji Azerbejdżanu. O, to jednak buduje pewien respekt rywala twojego najbliższego, jak przeglądasz statystyki i widzisz, że z 46 strzałów, 25 celnych na boisku rywala. Tam też pojechały bez Paredes. Nie mogłaby zagrać w meczu ligowym Paris Saint-Germain, bo groziła jej kwarantanna po powrocie spoza Unii Europejskiej, a w zasadzie spoza strefy Schengen, bo to dokładnie tak przepisy precyzują. Też dużo ustaleń z klubami oczywiście w tej aktualnej sytuacji. A Werder jest. Nie puścił Tarczyńskiej, tak? I też Agnieszka Wińczo. Agnieszka Wińczo miała być dowołana. Tak, została wstrzymana w związku z kontuzjami, bo wcześniej trener Stępiński wypowiedział się dosyć odważnie i powiedziałbym jednoznacznie, damy Wińczo odpocząć, musi poszukać formy. A później zawodniczka Meppen miała się stawić na zgrupowanie, ale klub będący w dolnej części tabeli Frauen Bundesligi powiedział stanowczo nie. Ujaro, Corredera. Za moment rozpocznie się piąta doliczona minuta pierwszej części. Cardona. Cardona, uciekła Chudzik. Cardona, brawo Dudek. No to jest ten moment, kiedy Chudzik daje się ograć Cardonie, ale jest natychmiast zejście Dudek, asekuracja. Rzut rożny dla reprezentacji Hiszpanii. Krzyczała tam do Chudzik Katarzyna Kiedrzynek, że prawa noga i to się potwierdziło. Corredera. Niezła wrzutka, Putejas. A szczęście tam było. Bardzo gęsto kończy pierwszą połowę arbiter Anastazja Pustowojtowa. Niestety przegrywamy na Ciudad del Fútbol de las Rosas od 24 minuty po bramce Esther González 0-1, ale będziemy szukać swoich okazji w drugiej połowie. Zobaczymy, co do powiedzenia mają nasi goście w studio i później wrócimy na drugie 45 minut do Madrytu. Wracamy na Ciudad del Fútbol de las Rosas. Północny zachód od Madrytu, 20 km od stolicy Hiszpanii. Gramy ostatnie spotkanie kwalifikacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Gramy ze zwycięzcą grupy, Hiszpankami, ale gramy o zwycięstwo, które dałoby awans do baraży. Baraży, w których spotkają się trzy pary, zagrają o trzy miejsca, bo już wiemy, że w turnieju finałowym z drugich miejsc są reprezentacje Irlandii Północnej, Rosji i Ukrainy. Najważniejsza informacja pierwszych 45 minut. Przegrywamy z Hiszpanią od 24 minuty po bramce bardzo skutecznej ostatnio i w lidze, i w reprezentacji Esther González 0-1, ale gramy nieźle, gramy w miarę uważnie, chociaż zdarzyło się kilka takich prostopadłych zagrań Hiszpanek w pole karne, po których było gorąco pod bramką Katarzyny Kiedrzynek. Katarzyny Kiedrzynek, która jest niewątpliwie numerem 1 nie tylko na koszulce, ale jeśli chodzi o grę w tym spotkaniu w biało-czerwonych barwach. Co do Katarzyny Kiedrzynek, to nie ma niespodzianki. Można było przewidzieć przed spotkaniem, że będzie miała dzisiaj dużo pracy na zadanie na drugą połowę. Więcej w ofensywie. Musimy więcej stwarzać sytuacji, bo ten strzał z dystansu Joanny Wróblewskiej to jest za mało, żeby dzisiaj wygrać. A wiemy, że tylko to nas dzisiaj interesuje, że tylko to nam da awans, więc czekamy na ten impuls w ofensywie, czekamy na to, że nasze zawodniczki ofensywne zbiorą się, pokażą maksimum swoich możliwości, bo to będzie niewątpliwie konieczne do tego, żeby tutaj przede wszystkim stwarzać sobie sytuację i przy odpowiedniej skuteczności tę sytuację wykorzystywać. Reprezentacja Hiszpanii w bramce Paños, w obronie 7 Corredera, 5 Paredes, 4 Paredes, 16 Mapilon, 15 Łabi, przed nimi 12 Cuyarro, na prawej stronie 19 Cardona, z 10 Hermoso, 14 Putejas, 8 Caldentej i z 9 Esther González. Reprezentacja Polski z 1 Kiedrzynek, 5 Rąpa, 6 Matysik, 7 Mesjasz, 4 Dudek, 8 Chudzik, przed nimi 11 Kamczyk, 23 Achcińska, 10 Wróblewska, 16 Grabowska i z 9 Karczewska. Wydaje mi się, że będzie jedna zmiana w reprezentacji Hiszpanii, ale o tym przekonamy się za moment. Jest już przygotowana rezerwowa zespołu hiszpańskiego. Ona Batle pojawi się na boisku. Zakładam, że jeżeli
jeżeli zajmie miejsce na lewej stronie defensywy, to zastąpi Leyla Oabi. Nie jest to dla nas najlepsza informacja, ponieważ no tu jak ktoś szukał takiego punktu zaczepienia, że Hiszpanki wpuszczą zawodniczki z ławki i one będą słabsze. Akurat ona, Butler, to jest taka dziewczyna, która docelowo pewnie będzie występować w wyjściowej jedenastce, bo w ostatnim czasie, zwłaszcza po przejściu do Manchester United, rozwija się fantastycznie. Tak, wystąpi na drugiej stronie defensywy. To akurat dla niej nie jest żaden problem. Wychowanka La Masii, zawodniczka, była zawodniczka Barcelony, która niestety poniosła konsekwencje tego, że w pewnym momencie w klubie z Katalonii postanowiono, że będzie się ściągać zawodniczki bardziej doświadczone, wysoko notowane, takie powiedziałabym gwiazdy tej młodzieży było wtedy tyle, że nie wszystkie były w stanie się po prostu zmieścić w kadrze pierwszego zespołu, więc ona Batle po drodze jeszcze zwiedziła dwa hiszpańskie kluby, aż wylądowała w Manchesterze United. Bez problemu wywalczyła tam miejsce w wyjściowej jedenastce. W Manchesterze United, który można powiedzieć jest taką nową siłą. Wiem, jak to dziwnie brzmi, ale w futbolu kobiecym Manchester United to taka nowa siła w lidze angielskiej. Ósmy występ. Ony Butler, czwarty w tych kwalifikacjach. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gra przede wszystkim biało-czerwonych. Zaczęliśmy to spotkanie odważnie, wysoko. Wydawało się, że Polki mają receptę na zespół hiszpański, ale kiedy tylko pozwoliliśmy Hiszpankom opanować środek boiska, zaczęły się problemy pod bramką Katarzyny Kiedrzynek. Utejas. Esther Gonzalez. Cuyarro. Butler. 21 lat. Cardona, ileż rajdów tej zawodniczki oglądaliśmy w pierwszej połowie, tym razem już za linii końcowej, skrzydłowa Realu Madryt. Duży problem ma Natalia Chudzik z tą zawodniczką, zwłaszcza te pojedynki biegowe. Często są przez zawodniczkę Medyka Konin przegrywane. Tutaj w tym elemencie Hiszpanka ma nad Natalią przewagę. Musi się lepiej ustawiać, musi też doświadczeniem tutaj spowodować, że Hiszpanka nie będzie miała tyle miejsca. Prosta strata. Znowu nie ma za bardzo jak wprowadzić piłki do gry Katarzyna Kiedrzynek. Ona Butler. Hermoso, powalczyła Karczewska. Mapileon. No to jest tak jak na początku meczu. Tutaj nie zostawiamy w środku boiska. Świetna antycypacja teraz Pauliny Dudek, ale znowu jej zabraknie, jeśli nie zdąży odbudować ustawienia w defensywie zawodniczka Paris Saint-Germain. Tak jak na początku meczu. Jesteśmy bliżej rywalek. Mocniej zawężamy pole gry przed linią 16 metrów bramki Katarzyny Kiedrzynek. Później to wszystko troszkę się rozszczelniło. Pozwoliliśmy na więcej i były te prostopadłe zagrania. Cardona, znowu łatwo oszukana Chudzik i brawo Paulina Dudek. Asekuracja, ważna asekuracja. Kolejny raz Pauliny asekuracja. Dudek, ale znowu kolejna, tak, akcja, gdzie Cardona ma tę przewagę. Stwarza ją sobie w dość łatwy sposób. Esther Gonzalez, jest Paredes, jest Cuyarro, jest Putellas. Znowu wszystkie ustawione. Niedaleko punktu 11 metra. Hermoso. Zacznie od bramki Kiedrzynek. Kapitalna ta pierwsza połowa Katarzyny Kiedrzynek. Nie miała nic do powiedzenia. Intuicyjnie poszła na piłkę przy zagraniu Cardone, ale tam szereg błędów po drodze, przede wszystkim Małgorzata Mesjasz zdecydowała się, jak to mówimy w żargonie piłkarskim, pójść na raz do tego zagrania w kierunku Cardony. To był kluczowy błąd. Cuyarro. Nie jesteśmy w stanie takim długim podaniem budować akcji ofensywnych. Momentalnie jest przejęcie piłki przez Hiszpanki. Musimy wyciągnąć z tego wnioski. Karczewska. Pokazała się Kamczyk, do niej zagranie. Gdyby teraz udało się odegrać piłkę do Achcińskich, szkoda, bo byliśmy 3-3 z Hiszpankami, 30 metrów przed bramką Panios. Faul Pauliny Dudek.
musiała Dudek sfaulować Elmozo. Może się podobać to, w jaki sposób, z jak wielką swobodą Jennifer Elmozo operuje piłką. Ale też te sztuczki techniczne, jakie widzieliśmy w pierwszej połowie, to już jest ten efekt luzu, jaki mają zawodniczki Jorge Wildy. To jest dowód na to, że okej, okay, to, że mają umiejętności, to jedno, ale też widać, że dobrze się czują na boisku. Cardona, a jednak odgwizdane przewinienie Eweliny Kamczyk. 8 ligowych bramek. No Kamczyk to też jest zawodniczka, której doświadczenie tutaj miało zagrać swoją rolę. 65. występ w reprezentacji. Żółta kartka dla piłkarki Górnika Łęczna. To jest ewidentne przewinienie, nie mam wątpliwości. Znowu akcja w tym sektorze boiska, znowu akcja z udziałem Cardony. Jakbyśmy dostali takie statystyki, kto dzisiaj w tym meczu najwięcej biega, wykonuje najwięcej driblingów, to myślę, że byłaby to właśnie Marta Cardona. Jeszcze komunikacja między Polkami. Jest jakiś drobny uraz Pauliny Dudek, która teraz widzimy utyka. Tylko dwie koleżanki ustawiła w murze Katarzyna Kiedrzynek. Przy piłce Jennifer Elmozo, 42 bramki w reprezentacji. Bije kolejne rekordy. Już jest chyba najskuteczniejszą w historii hiszpańskiej piłki reprezentantką. Elmozo, mięciutko, ale tutaj dobrze ustawiły się Polki. Battle, i teraz jest szansa do kontrataku. Ruszają biało-czerwone, ale poprawiła się ona Battle. Tym razem odgwizdany faul Hiszpanki, chociaż utrzymywaliśmy się przy piłce, ale faulowana była Ewelina Kamczyk. Mówiłeś o tym, że Cardona tyle biega. Ogólnie Hiszpanki może tego tak nie widać, bo ten sposób gry powoduje, że pewne rzeczy są zakrzywione, ale do takiego utrzymywania się przy piłce, do takiej gry, gdzie cały czas jesteś do gry, pokazujesz się, to trzeba mnóstwo kilometrów przebiec w czasie meczu. Ależ teraz ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy nie za wcześnie na takie fajerwerki. Katarzyna Kiedrzynek będzie adresować piłkę gdzieś tam za linię obrony reprezentacji Hiszpanii. Jest 52. minuta meczu. Na połowie rywala bramkarka reprezentacji Polski. Kiedrzynek. Dobre, głębokie to zagranie. Powalczyć tam o piłkę dziewczyny. Wybijają Hiszpanki. Oj, teraz Chudzik. Nie trafiła w piłkę na szczęście. Dobra asekuracja ze strony Oli Rompy. Kiedrzynek. Achcińska. Jeszcze raz Achcińska, Wróblewska. Szybciej, szybciej. I to nie mówię tylko o Wróblewskiej, ale... się musi pokazać do gry. Tak, ale szybciej operować piłką, pokazywać się do podania koleżance, bo tego ciągle nie ma i to jest powód tego, że nie jesteśmy w stanie utrzymać się przy piłce, budować akcji ofensywnych w sposób bardziej płynny, zdecydowany. Ola Rompa. Ale z dużą łatwością Hiszpanki, to jest jednak zupełnie inny styl panowania nad piłką, też na wyższym poziomie. Battle. Niezłe zagranie, Ester Gonzalez. Dobry powrót Karczewskiej. Kiedrzynek. Achcińska, Karczewska, Paredes, ona Batlle, też jak mówi hiszpański komentator Batlle, tak już troszkę po francusku jak dla mnie.
Tymczasem Hiszpanki lewą stroną. Putellas. Putellas. Udało się minąć Polkę. Putellas, Kiedrzynek po raz kolejny. A, próbowaliśmy dwukrotnie przerwać tę akcję na skrzydle Putellas. W końcu Kiedrzynek odbiła piłkę, ale cały czas ta ofensywa u nas kuleje. Cały czas ciężko nam na tle Hiszpanek cokolwiek pokazać w akcjach ofensywnych. Paredes przytrzymywana, była tam Ester Gonzalez za koszulkę i teraz podchodzi. Pustowojtowa, no już myślałem, że będzie jakieś upomnienie w kierunku Małgorzaty Mesjasz. Zobaczmy ten moment zagrania, kapitan reprezentacji Hiszpanii i tutaj, no nie, może jednak zrobiła to na tyle subtelnie Gosia Mesjasz, że nie było powodu do gwizdka, rosyjski arbiter. No delikatny kontakt tam był, ale absolutnie, nie. No tutaj pani sędzia nie mogła tego cofam te pierwsze słowa. Wydawało się, że trzyma. Ale też takie czasami delikatne gdzieś tam wytrącenie napastniczki z takiej płynności w ułożeniu ciała do uderzenia powoduje, że to, co widzieliśmy w tej akcji, że hiszpańska napastniczka nie miała takiego komfortu w oddaniu strzału głową. Ależ teraz mamy problem nawet ze wznowieniem gry od rzutu z aut. Faulowała Karczewska. Nie ma Pajor, nie ma Vincho. Grzeje się Bonmati, rozgrzewa się także Lucia Garcia między innymi. Ja też spojrzałam na naszą ławkę, kto tam ewentualnie mógłby się pojawić, żeby w jakiś sposób zdynamizować nasze akcje ofensywne. Oczywiście z automatu nasuwa się Weronika Zawistowska, ale ciężko. Ciężko powiedzieć, w jakiej jest dyspozycji, bo najpierw wiemy... COVID, potem uraz ścięgna Achillesa. Tak, i stąd też brak jej wyjściowej jedenastce, bo zakładam, że po tym, jak wyglądała w meczach kadry, w meczach tych jesiennych, no to miejsce w jedenastce wywalczyła sobie skrzydłowa Czarnych Sosnowiec. Zastanawiam się, jak mentalnie wygląda Weronika Zawistowska, bo wszyscy wiemy o tym randewu z Bayernem Monachium. Była na testach w Monachium na początku stycznia zawodniczka Czarnych Sosnowiec. Można założyć, że zamieni polską Ekstraligę latem na Bundesligę, ale też wzięłabym jednak pod uwagę, że to będzie inny klub niż Bayern Monachium. Teraz sytuacja kontrowersyjna moim zdaniem. Odgwizdane przewinienie Pauliny Dudek na Cardonie. No i pani Pustowojtowa. No nie, no. Zaskakująca. To jest takie założenie ręki na wypracowanie sobie przewagi, na wypracowanie pozycji, ale to nie jest założenie ręki na rywalkę, tylko w zasadzie wypracowanie sobie pozycji. Jennifer Hermoso. Hermoso, będzie niebezpiecznie. Dużo szczęścia mają Polki. Paredes. 75. występ w reprezentacji, 9 goli środkowej defensorki Hiszpanii. Dużo tych goli. Szkoda tego błędu. Widzimy tutaj na tej powtórce, jak te podania, jak te centry, jak one są wymierzone, jak one są odpowiednio zagrane. Hermoso. No i znów zostawiamy tutaj bardzo dużo miejsca w środku. Schodzimy za piłką do bocznej strefy boiska, ale środek pozostaje bez opieki. A tymczasem popatrzmy, bo Hiszpanki będą miały kolejną okazję. Dudek. Jeszcze Dudek. Cardona. Ależ tam radzi sobie z Chudzik. Cardona już w polu karnym. Brawo, Paulina Dudek. Dużo interwencji Pauliny Dudek w dzisiejszym meczu. Często musi gdzieś te błędy koleżanek naprawiać, asekurować, ale takie też jest jej zadanie. 59. minuta meczu. Po raz kolejny z rzutu rożnego Hiszpanki. Znowu to jest dobre mierzone dośrodkowanie. Na szczęście, na nasze szczęście Hiszpanki mylą się i to była po raz kolejny kapitan reprezentacji Irene Paredes.
często dochodzi do strzałów Iwen Pereda. Wspomniałeś o 9 strzelonych przez nią golach w kadrze. To jest efekt tego, że umie znaleźć się w polu karnym także przeciwnika, bo wiadomo, no, gdzieś tam głównym jej zadaniem na boisku jest jednak defensywa. No tak, ale mówiłaś, że patrzymy na ławkę rezerwowych reprezentacji Polski. Kto mógłby tę grę zdynamizować? Zawistowska po kontuzji. No z ofensywnych zawodniczek mamy oczywiście jeszcze Emilię Zdunek, Katarzynę Daleszczyk, więc no myślę, że tutaj możemy się spodziewać zmian ewentualnie może Martyna Wiankowska, ale to aż tak ofensywnie usposobiona zawodniczka nie jest. Hermoso, ładnie teraz do lewej strony. Bo będziemy wchodzić w taki moment, w taką fazę meczu, gdzie będziemy musieli się otworzyć, gdzie będziemy musieli zdecydować się na odważniejsze ataki. Cardona. Cardona i Chudzik. Znów Cardona. Brawo teraz dla Natalii Chudzik. Dobrze Natalia Chudzik wybiła. Nie poszła na raz, poczekała. Łabi. Leon. Też przy tych zmianach musimy mieć to nie wiem, jak tam tutaj świadomość, jak wyglądają zawodniczki pod względem motorycznym. Ależ dobre zagranie, Hermoso. Na jakim poziomie zmęczenia są, jakie były ustalenia w przerwie meczu, kto jak się czuje. Wiemy, jak mało spotkań nasze zawodniczki w tym roku zagrały. Ja sobie liczyłam wszystkie występy ligowe naszych piłkarek, naliczyłam w sumie 10 ze wszystkich powołanych na to zgrupowanie 24 w sumie zawodniczek. Te zawodniczki występujące w klubach Bundesligi i w klubach Ligi Francuskiej w sumie wystąpiły w 10 spotkaniach ligowych. Jest wspomniana przeze mnie Martyna Wiankowska. Za Natalię Chudzik. Martyna Wiankowska. Dużo dzisiaj miała pracę Natalia Chudzik. Miała tą niezwykle szybką, dynamiczną Cardonę na swoim skrzydle. Widać, jak już jest zmęczona. I na te ostatnie pół godziny kluczowe pytanie, na ile nas stać? Na ile jesteśmy tutaj dzisiaj w stanie jeszcze się zebrać na te 30 kilka minut? Na ile mamy możliwości, na ile mamy argumenty? Gdyby był remis, to spodziewałby się w końcówce może Grec na stały fragment gry. Świetne warunki. Tylko my tych fragmentów, stałych fragmentów mamy mało, tak? I tu jest też... niestety taka sytuacja, że ciężko szukać jakiegoś punktu zaczepienia przy stałych fragmentach w momencie, kiedy takich nie ma. Mieliśmy w pierwszej połowie 2 rzuty rożne. Dominika Grabowska, zawodniczka francuskiego Flory. A to w rozgrzewce rezerwowe reprezentacji Hiszpanii. Wiankowska. Piłkarka. Lidera Ekstraligi. 45. występ w reprezentacji. No to jednak nie ona piłkę zagrywała. Świetne dośrodkowanie. Panios. Nie było tam faulu na bramkarce, ale podniesiona chorągiewka spaliły nasze przy stałym fragmencie gry. Szkoda, musimy uważać przy takich sytuacjach. Jak już mamy w końcu ten stały fragment, to skoncentrować się, pilnować ustawienia defensywy hiszpańskiej. Widzimy, jak to jest asystentka ten moment, to wychwyciła. Achcińska na spalonym. Co do tej asystentki, to tak, mieliśmy jedną świetną na początku reakcję, ale też mieliśmy jedną korzystną dla nas, ale błędną decyzję sędzi liniowej. Tymczasem Putejas, ale prosto pod nogi Pauliny Dudek. No ale Dudek, nie pokazują się koleżanki, musi grać do Kiedrzynek. Achcińska. Wróblewska. Dobre to zagranie Wróblewskiej, chociaż tam bardzo blisko ma do piłki Panios. Jakby to było dokładniejsze, to była ciekawa opcja na to, żeby stworzyć sobie sytuację. Zbyt daleko, zbyt mocno kopnęła tę piłkę Joanna Wróblewska.
Szkoda, bo tu można było wyjść naprawdę z dobrą sytuacją. Piankowska. 65. minuta meczu w Madrycie. Przegrywamy z Hiszpanią 0-1. Dwóch goli brakuje Polkom, by zagrać w barażach o Euro 2021. To byłby pierwszy turniej, pierwszy duży turniej rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy Igrzysk Olimpijskich z udziałem biało-czerwonych. Łabi. Mapileon. Paredes. Do Batle. No nie było najdokładniejsze podanie Paredes, ale też takie zapraszające, żeby przesunąć się nieco bliżej w kierunku strefy obronnej Polek. Ona Batle. Paredes. Aż ta umiejętność szukania to też wynika z tego, że Hiszpanki potrafią się pokazać na pozycji. Putellas, ależ sobie to kapitalnie przełożyła. Putellas, González. Jeszcze Ester González, Ujarro, Dudek. Może się podobać González, niezwykle inteligentnie grająca napastniczka. Był taki moment w tej akcji, że była na pozycji spalonej. Specjalnie usunęła się, nie brała w niej udziału, bo wiedziała, że pani sędzia będzie musiała odwiedzać spalonego. Dobrze czuje przestrzeń, dobrze operuje piłką. A wiadomo, jak każda Hiszpanka, świetnie wyszkolona technicznie. Mapileon. Leila Łabi. Caldente, w pole karne do Hermoso. Ujaro. No i znowu rozciągnięcie na prawą stronę. Do Marty Cardony. Cardona i Wiankowska. Cardona. Od bramki Katarzyna Kiedrzynek. Po jednej zmianie. Na boku obrony. I Jorge Wilda. I Miłosz Stępiński. To przed momentem prawie 40-letni hiszpański szkoleniowiec. Dudek. Musimy to zagrać dokładniej, chociaż nie straciły Polki. Karczewska. Hermoso. Sandra Panios. Łabi. Putellas. Batle. Alessia Putellas, Kamczyk. A nawet kiedy udaje nam się przewidzieć, jakie będzie zagranie Hiszpanek, to jednak brakuje takiej dokładności, powiedziałbym, w zagraniu piłki, próbie podania. Tymczasem Caldente, Łabi, Leila Łabi i Dudek. A tak jak mamy te trzy defensorki, Matysik, Mesjasz, Dudek, to dzisiaj akurat do Dudek, myślę, najmniej można się przyczepić. Świetna asekuracja Natalii Chudzik, kiedy tamta była na boisku. Też wielokrotnie sama ratowała sytuację stoperka Paris Saint-Germain. Często przy piłce jest Paulina Dudek, natomiast dość niepokojąco wygląda to, jak motorycznie wyglądamy. Mamy 68. minutę spotkania, ciężko biegamy. Widać, że tu w tym elemencie, widać to przy budowaniu akcji ofensywnych, że tu już jest widoczne to, jak nasze piłkarki są zmęczone. Różniana Wróblewska. A Dudek. 11 spotkań w tym sezonie w barwach Paris Saint-Germain i na razie Paris Saint-Germain na pierwszym miejscu w tabeli francuskiej Ekstraklasy. Ujarro. Leila Łabi. Łabi. No i znowu zagranie do Ester González. 2-0. Ależ ma González fenomenalny czas. Imponuje skutecznością. Tutaj znowu takie zejście, dojście do piłki. Duży spryt i widzimy, jak pewnie to wykończyła. Asysta Łabi. Bramka Ester González. To jest w drugim kolejnym meczu siódme trafienie zawodniczki Levante. Przypomnę, najskuteczniejsza w tej chwili piłkarka Primera Iberdrola, więc Ekstraklasy hiszpańskiej. 17 goli. No a Levante na drugim miejscu za Barceloną. 7 punktów straty, ale też więcej spotkań rozegrane przez zespół z Walencji. Ale jak szybko to zrobiła, jak błyskawicznie podjęła decyzję o oddaniu strzału, przyjęcie strzału i taki
ten spryt, który u niej, o którym już u niej wspominałam, że jest bardzo widoczny, tutaj jakże się w tej sytuacji przydał. Od 69 minuty jest już bardzo pod górę. Putejas. Ratują się Polki. Pujarro. Jest już bardzo pod górę, bo potrzebujemy 3 goli, aby zagrać w barażach o Euro 2021. Nadzieja umiera ostatnia. Ale nie ale dajemy... zostało tylko 20 minut, a tak. Nie dajemy argumentów. Nie dajemy szczęściu argumentów, jak niektórzy mawiają, żeby wygrać. W lotto trzeba zagrać. A my dzisiaj, aby wygrać, musimy zdobywać gole. Tymczasem nie stwarzamy sobie sytuacji pod bramką Sandry Panius. Faulowała Kamczyk. Będzie Zawistowska na boisku niebawem. O ile się nie mylę, Zofia Buszewska. Więc będziemy mieć podwójną zmianę w naszym zespole. A Hiszpanki dalej atakują. Teraz za mocne zagranie w kierunku Marty Cardone. Tutaj widzimy ten moment ofensywnego wejścia Leily Łabi. Dała się nabrać na zamach, na to pierwsze markowane dośrodkowanie Ola Rompa. No i później już kunszt, umiejętność odnalezienia się, podjęcia błyskawicznej decyzji Esther Gonzalez. Łabi. Caldentej. Mapilon. Putejas. Ta akcja zakończona Łabi golem Gonzalez. Gonzalez też pokazuje, jaki potencjał mają Hiszpanki, jeżeli chodzi o takie urozmaicenie w ofensywie. One sobie stwarzają sytuacje po akcjach ze skrzydła jednego, drugiego, po akcjach, gdzie szukają prostopadłego podania, strzałach z dystansu, więc niezwykle także elastycznie, taktycznie funkcjonujący zespół. Kiedrzynek. No jeszcze jedna bramka i będą miały tyle goli, co Holandia i Belgia, a tamte zespoły grały więcej spotkań grupowych. Już są lepsze od Niemek Hiszpanki. On też, myślę, pokazuje, że jednak to nie była najmocniejsza grupa eliminacji Mistrzostw Europy z Mołdawią, Azerbejdżanem, Czeszkami i Polkami. Traci piłkę Karczewska. Cardona. Jest przy niej Wiankowska, Cardona, Cardona, Wiankowska nie dała się nabrać. Jeszcze jest asekuracja Dudek. Zacznie Katarzyna Kiedrzynek. A wspomniałeś o tej grupie. Tak, oczywiście trzeba ocenić, że te zespoły losowane z czwartego, z piątego koszyka, czyli Mołdawia i Azerbejdżan, no to zdecydowanie były jedne ze słabszych zespołów właśnie z tych dwóch koszyków. Wspomniana podwójna zmiana. Buszewska za Rompę. Mieliśmy obawy, na ile Ola Rompa jest w stanie wybiegać 90 minut i widzimy, że tu selekcjoner zdecydował się na zmianę. Liczymy na to, że Zawistowska przede wszystkim nam wniesie do ofensywy szybkość, dynamikę, to co ma, to co nam pokazywała chociażby w meczach z Czeszkami, czy też w późniejszych spotkaniach z Azerbejdżanem i z Mołdawią. Też pokazywała w dobrej w jej wykonaniu rundzie jesiennej. Ja wspomniałam o tej Bundeslidze, bo cały czas tam oczywiście jest opcja przejścia latem, bo kończy jej się kontrakt w Czarnych Sosnowiec i te wspomniane przez ciebie testy w Bayern. Nie może być też taka sytuacja, że ten Bayern gdzieś tam się ponownie pojawi, ale trzeba założyć, że jeżeli już, to też gdzieś brane pod uwagę jest wypożyczenie do innego klubu. Matysik. Ale to są odległe tematy. My się musimy skupić na tym, co się dzieje na boisku. 20 kilku minut. Takie już tutaj nawet trzeba nie sobie jasno. 20. Takie no, myślenie życzeniowe w naszym wypadku, bo cały czas gdzieś tam liczyliśmy na to, że ta nasza ofensywa w jakiś sposób będzie w stanie jakoś się zebrać, stwarzać sytuację, ale jak na razie nie mamy zbyt wielu argumentów. Mapilon.
Też przygotowana zmiana w reprezentacji Hiszpanii. Wejdzie na boisko Bormati. A tymczasem Dudek. Pokazuje się Zawistowska po lewej stronie. I do niej gra piłkę Dudek. Ale tutaj widzieliśmy. I prędkości zabrakło. I dokładnego zagrania defensorki Paris Saint-Germain. Mesjasz. Matysik. Ale do kogo? Emilia Zdunek, zobaczymy jeszcze. Emilia Zdunek, znająca specyfikę gry w Hiszpanii. Występowała przecież w Sewilli. Dobrze przepracowała okres zimowy. Ona Batle. Hermoso. Kwadrans do końca. Hiszpania 2, Polska 0 w ostatnim meczu kwalifikacji Euro 2021. Przegrywamy na Ciudad del Futbol de las Rosas. Ależ mają jeszcze ochotę do walki, do gry Hiszpanki. Widzieliśmy przed momentem, jakie momentalne było podwojenie. Esther González. Putellas, Putellas. Brawo, Dudek. Buszewska. To jest dopiero drugi występ w reprezentacji tej młodej piłkarki GKS-u Katowice. No i teraz był pewien dylemat związany właśnie z tą pozycją, czy Buszewska, czy Rąpa, bo mówiliśmy o tym, że u Oli Rąpy były problemy z tymi minutami na boisku. Jest Aitana Bonmati w zespole hiszpańskim. Zastępuje Marionę Caldentej. I Ewa Navarro, kolejna z tego pokolenia zawodniczek, które dominowały w piłce młodzieżowej, kiedy Hiszpanki zdobywały mnóstwo medali, czy na poziomie U17, U19. Mnóstwo tych zawodniczek nie przechodzi do kadry, bo jest ich tak wiele, że wiadomo, że nie wszystkie są w stanie się zmieścić w kadrze A. Cardona. Marta Cardona. Teraz Polki zablokowały możliwość zagrania w pole karne. Zatem trzy zmiany na razie w reprezentacji Hiszpanii, trzy zmiany w reprezentacji Polski. Łabi. Ujarro. Ujarro i Kiedrzynek. Szukają także możliwości zdobycia bramki strzałami zza pola karnego Hiszpanki. Ja tak się zastanawiałam, na ile zawodniczki Barcelony będą tutaj, powiedzmy, przy korzystnym dla Hiszpanek wyniku oszczędzane w drugiej połowie, bo przecież pamiętajmy sezon w Hiszpanii w pełni. Mówiliśmy o tym, jak mało w tym roku meczów miały zagrane nasze kadrowiczki, a w Hiszpanii oczywiście styczeń, luty to jest czas, gdzie w piłkę gra się dużo i cały czas. A jak do tego jeszcze dodamy... El Clasico się odbyło takie, patrząc na futbol męski oczywiście. Odbyło się El Clasico, odbyły się derby Katalonii. Po raz pierwszy na Camp Nou piłkarki Barcelony zagrały o punkty, więc to było na pewno duże wydarzenie. A wracając jeszcze do tego kalendarza Hiszpanek i tego, że zastanawiałam się właśnie, na ile tam jakieś oszczędzanie może będzie tych zawodniczek Barcelony, to 6 spotkań na marzec mają zaplanowane piłkarki Barcelony, więc duża intensywność na początek wiosny dla tych piłkarek, ale to im nie przeszkadza, żeby tutaj dzisiaj grać na pełni swoich możliwości. Zawistowska do Karczewskiej. Ta akcja wygląda obiecująco. Paredes faulowała naszą napastniczkę, kapitan reprezentacji Hiszpanii. Jest kartka dla Paredes. I to jest to, czego oczekiwaliśmy od Karczewskiej. Przyjęcie, zastawienie się, wygranie walki o pozycję. Z dobrej strony pokazała się Karczewska.
też 21 lat. Przyszłość przed nią, a tymczasem mamy zmiany w reprezentacji Polski. Grzywińska, nowa zawodniczka Zenita Sankt Petersburg. Wspomniana już przez nas Emilia Zdunek opuszcza boisko Adriana Achcińska. Za nią Grzywińska. To będzie 42. występ w reprezentacji 25-latki. I za Wróblewską Zdunek. No tutaj olbrzymie doświadczenie, chociaż dopiero 30. mecz w reprezentacji 28-latki. Zawodniczki Piotra Mazurkiewicza w Górniku Łęczna. Wspominałaś o tym przepracowanym przez nią tym okresie zimowym, bo rozmawialiśmy z trenerem Mazurkiewiczem przed meczem. Mówił, że ciężko Emilia dużo pracowała. Wiemy, jak po powrocie z Hiszpanii, jak wyglądała, jakie miała deficyty, więc wspominał o tym, że mocno przyłożyła się do tego, aby te deficyty zimą wyeliminować. Tymczasem leży Navarro. Piąty występ w reprezentacji, dwie bramki. Klubowa koleżanka strzelczyni obu bramek w dzisiejszym spotkaniu, Ester González. Dyskutuje jeszcze Aleksia Puteja z Jorge Bildą. Ważna postać w jego zespole. Dużo od niej zależy, podobnie jak w zespole FC Barcelony. Ja mówiłam o tym spotkaniu na Camp Nou, na tym historycznym debiucie sekcji kobiecej w meczu ligowym. To właśnie Aleksia Puteja strzeliła tam pierwszego gola w tym zwycięskim meczu ze Spaniolem. A tymczasem znowu dłuższa przerwa, tak jak w pierwszej połowie po urazie Katarzyny Kiedrzynek. Teraz leży Ewa Navarro. Lucia Garcia, to jest, ja już nie chcę się powtarzać, że świetna napastniczka, ale naprawdę jak się patrzy na to pokolenie zawodniczek w takim przedziale 20-25 w zespole hiszpańskim, to tam co nazwisko, to gigantyczny potencjał. Nie pograła Navarro. I nawet, no niestety, szybkie zejście. I nawet jak spojrzymy na zawodniczki, które nie znajdują się w kadrze na ten dwumecz Jorge Bildy, jakie tam są nazwiska, jak chociażby na Hikari Garcia, jak chociażby zawodniczka Olimpiku Lyon Damaris Egurola. To jest dowód na to, ileż tam jest potencjału, ileż tam jest mocnych nazwisk, jakby Hiszpanki miały mieć kadrę B albo C, to myślę, że taka kadra także spokojnie walczyłaby w wielu grupach eliminacyjnych do końca o awans. A tymczasem może przedwcześnie zakończyliśmy udział w tym meczu Ewy Navarro. Na razie Hiszpanki kontrolują pełni wydarzenia na Ciudad del Futbol de las Rosas. No, trzeba powiedzieć, że dość długo tutaj żyliśmy nadziejami. 24. minuta, Ester González. W zasadzie ta bramka w 69. wraca Navarro. Ta bramka w 69. druga w tym meczu zawodniczki Levante postawiła kropkę na D i spowodowała, że tylko 3 gole dają reprezentacji Polski awans do baraży o Euro 2021. A jak patrzymy na to spotkanie, na statystyki tego meczu, no to w zasadzie no nie ma się co udzić, bo my poza strzałem Joanny Wróblewskiej z pierwszej połowy nie wypracowaliśmy sobie sytuacji strzeleckiej. Dość powiedzieć, patrząc na statystyki tego spotkania, że tutaj Hiszpanki są zdecydowanie lepsze. 22 strzały, 10 celnych, a my oddaliśmy, uwaga, jeden strzał na bramkę rywalek. Dlatego ten jeden punkt, jaki zdobyliśmy w Lublinie, ja od początku mówiłam, że to jest niezwykle cenna zdobycz, bo z jakże mocnym przeciwnikiem nie wykorzystaliśmy tego jednego punktu, który naprawdę... to w dwóch meczu z Czeszkami, tak, a w zasadzie w meczu w Bielsku. Tak, i tam wystarczyło dzięki właśnie temu zdobytemu w Lublinie punktowi w meczu z Hiszpanią w Bielsku wystarczyło
z Czeszkami zremisować i mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną sytuację. Szkoda, bo tak ja myślę, że te oczekiwania przed eliminacjami, to postawienie celu, jakim był awans, to nie było jakieś bujanie w obłokach. Natomiast z przebiegu eliminacji trzeba sobie jasno powiedzieć, że to Czeszki zasługują na to, żeby zagrać w barażach. Bo jeżeli mieliśmy weryfikację w tych dwóch meczach, kto jest lepszym zespołem, no to niestety trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że to zespół z Czech był lepszy. A tymczasem Navarro, zagranie do środka, Bunmati, broni Kiedrzynek. To mamy dwie kandydatki w tym meczu na piłkarkę spotkania. Ester Gonzalez, dwa gole i Katarzyna Kiedrzynek, która przynajmniej 6 razy moim zdaniem wybroniła to, co wpaść do siatki powinno. Ale też tu mieliśmy dużo szczęścia, bo Bunmati, co się u niej rzadko zdarza, nie najlepiej sobie tę piłkę przyjęła do strzału, musiała poprawić, stąd to uderzenie w środek bramki, nie miała pełnej kontroli nad tym, żeby przy dalszym słupku piłkę skierować do bramki. No to będzie miała Wiankowska trochę mniej problemu, przynajmniej na razie, bo nie ma na boisku Cardony, która dzisiaj mnóstwo krwi napsuła, szczególnie Natalii Chudzik, w jej miejsce Garcia. Lucia Garcia, Athletic Bilbao, ale to ja myślę, że to kwestią czasu oczywiście jest, kiedy zmieni klub na o wiele, wiele mocniejszy. Szósty rzut rożny Hiszpanek w tym meczu. Matysik i Navarro. Coś tam musiało nie zagrać, bo interweniowała Pustowojtowa. Rzut rożny dla Hiszpanek, piąstkuje Kiedrzynek. Kolejna dobra interwencja bramkarki Wolfsburga. Jeszcze strzał, rykoszet. Kolejny rzut rożny dla gospodyń tego meczu. 87. minuta. Po raz 7 z narożnika boiska Hiszpanki. I one w zasadzie, utrzymując piłkę w strefie obronnej reprezentacji Polski, już pozbawiają nas nadziei na to, że jeszcze jesteśmy w stanie powalczyć o awans do baraży. Może o bramkę honorową. To byłby dopiero drugi gol stracony przez reprezentację Hiszpanii w tych kwalifikacjach. Tymczasem dobre dośrodkowanie, 3-0. 3-0. Oj, tutaj w zasadzie nie ma wątpliwości, kapitalne trafienie. Ari Leon. Na optymalnym poziomie było to podanie. Zobaczymy za moment powtórkę tego strzału, ale Mapi Leon tylko przyłożyła głowę. Ta piłka, pierwsza bramka w reprezentacji Mapi Leon. Odpowiedni pułap, odpowiednia siła podania spowodowała, że zawodniczka Barcelony właściwie dopełniła formalności, finalizując tę akcję. Bardzo dobre dośrodkowanie Mapi Leon. Tam zgubione krycie przez reprezentantki Polski. Bezradna Katarzyna Kiedrzynek. 3-0 prowadzi Hiszpania z Polkami w ostatnim występie eliminacji Euro 2021. To spotkanie pierwotnie miało się odbyć 1 grudnia. Ale jak wiemy, COVID w reprezentacji Polski, UEFA pozwoliła na przełożenie tego meczu. To w zasadzie wydaje się, przynajmniej patrząc z perspektywy dziś, wtorku 23 lutego, było takie odroczenie egzekucji. Polki żegnają się z kolejnym turniejem finałowym. Nie zagramy po raz pierwszy w historii w dużej mistrzowskiej imprezie. Zawistowska. A przy niej Łabi. Ujarro. Paulina Dudek. Dziesięć i pół roku było potrzeba, abyśmy znów żyli marzeniami do ostatniego spotkania kwalifikacyjnego. W 2010 roku, w sierpniu, przegraliśmy 1-3 z Ukrainą, żegnając się z finałami Mistrzostw Świata. W 2021 roku przegrywamy z Hiszpanią 0-3 w Madrycie w 89 minucie. I już wiadomo, nie zagramy nawet w barażach o 13 finały Mistrzostw Europy Anglia 2021. Choć turniej został przeniesiony na rok 2022. No w tej całej sytuacji, jak tak patrzę na
to, jakie zespoły tam zagrają, jakie zespoły zapewne awansują, to gdzieś tam serce boli, bo mam świadomość, że nie jesteśmy, nie mamy słabszego zespołu, nie mamy słabszych zawodniczek, a zobaczymy... Może zabrakło w połowie tych eliminacji naszej liderki Ewy Pajor. Ale to też nie może być wytłumaczenie, że zabrakło nam jednej zawodniczki i dlatego nie awansowaliśmy. Oczywiście mamy świadomość potencjału klasy, umiejętności Ewy. Życzymy jej, żeby jak najszybciej do nas wróciła. No ale myślę, że to nie można zrzucać wszystko na to, że jednej napastniczki nie było, bo gdzieś tam dużo rzeczy się posypało i to jest na pewno dla nas wszystkich dość duży zawód, przede wszystkim duży zawód dla tych dziewczyn, bo myślę, że to im najbardziej zależało na tym, żeby awansować. Panios, przegramy drugie spotkanie w tych kwalifikacjach. No nie jest zbyt życzliwa, Pustowojtowa doliczyła jeszcze 4 minuty. Można było ten mecz spokojnie skończyć po 90 minutach. Kwestia awansu jest rozstrzygnięta. Hiszpanki zagrają w turnieju finałowym. Polki do baraży nie awansują. Dzisiaj duża radość za naszą południową granicą w Czechach. A nie chcę mówić, że dzisiaj jest Światowy Dzień Walki z Depresją, bo też nie ma co w depresję popadać. Przegrywamy po prostu kolejne eliminacje. Choć naprawdę długo było dobrze, bo przecież po meczu z Hiszpanią w Lublinie to reprezentacja Polski była na czele tabeli w naszej grupie eliminacyjnej. I mieliśmy naprawdę oczekiwania związane z awansem. Ja cały czas się będę upierać, że podparte tym, że mamy na tyle dobrych, klasowych zawodniczek, że mogliśmy oczekiwać, liczyć na to. Zresztą to miały być takie eliminacje, że to już to pokolenie w końcu spełni nasze, swoje marzenia i awansuje na duży turniej. Mieliśmy fajne losowanie, bo to trzeba podkreślić. Natomiast tak to już w piłce bywa, że szczęściu też trzeba pomóc i nie można pewnych rzeczy zamykać w szczęściu. Aleksia Putellas, jeszcze jeden korner dla Hiszpanek, to jest znów niebezpieczna sytuacja. To też jest niepokojące, że właściwie już teraz ciężko o niepokoju mówić w takim momencie meczu, ale to pokazuje, że my w defensywie przy stałych fragmentach dzisiaj mieliśmy duży problem i ta liczba oddawanych strzałów po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, no to też było to coś zaskakującego, bo przecież mamy przewagę w wzrostu, mamy zawodniczki, które dobrze czują się w walce w powietrzu. Mapileon. Jeszcze będą miały szansę Polki, niestety nie. Faulowała Dominika Grabowska. A faulowana Patricia Cujarro. Przegrywamy z Czeszkami w Bielsku-Białej 0-2. Przegrywamy z Hiszpanią 0-3 w Madrycie. Jeszcze żółta kartka dla Grabowskiej. Przegrywamy dwa spotkania. Remisujemy także dwa mecze z Hiszpanią i Czechami. Tutaj był klucz do awansu. Dwumecz z reprezentacją Czech przegrany i to nie na wyjeździe, a na własnym stadionie w Bielsku-Białej. Wygrywamy po dwa mecze z reprezentacjami Azerbejdżanu i Mołdawii, ale to w zasadzie te punkty można było dopisać już przed startem kwalifikacji Euro 2021. I też potwierdziło się to, co się mówiło przed eliminacjami, że te spotkania z Czeszkami będą kluczowe. Dzisiejsze spotkanie z Hiszpankami pokazuje, jak duża różnica jest w umiejętnościach. Właściwie w każdym elemencie gry. My sobie mogliśmy opowiadać przed spotkaniem, że liczymy, że mamy nadzieję, bo oczywiście w futbolu zdarzają się takie sytuacje. Nie masz nadziei, nie wychodzi na boisko. Oczywiście na kolanach jeszcze nikt meczu nie wygrał. Natomiast widzimy po 90 kilku minutach, można podsumować, że absolutnie w każdym elemencie takiego futbolowego rzemiosła Hiszpanki nas zdominowały. Jeszcze gospodynie Putellas. Batle, ona Batle. Putellas. Już teraz nawet nie wybijamy dobrze piłki poza pole karne. Navarro. Batle.
Kończy się doliczony czas. Pustowojtowa ma gwizdek w ustach. To jest koniec eliminacji, koniec nadziei, koniec szans biało-czerwonych na pierwszy duży turniej mistrzowski, na awans do Euro 2021. Przegrywamy w Madrycie na Ciudad del Futbol de las Rosas z Hiszpanią. 0-3, dwie bramki Esther González, piłkarki Levante. Jedno trafienie zawodniczki Barcelony. Mapi León, Hiszpania lepsza, skuteczniejsza, Polki mimo ambicji, chęci dzisiaj w zasadzie no nie dały argumentu Hiszpankom, żeby te miały się obawiać o końcowy wynik tego meczu. Za mało, zdecydowanie za mało. Na pytanie, czego zabrakło, można odpowiedzieć dosyć jasno. Zabrakło wszystkiego. Boli to niesamowicie mocno, bo trzymaliśmy mocno kciuki, liczyliśmy tutaj na sensację, no ale niestety życie nas boleśnie zweryfikowało. To był ostatni występ reprezentacji w tych kwalifikacjach. Dziękujemy pięknie za całe kwalifikacje. Dziękujemy także za ten mecz. Joanna Tokarska. Michał Zawadzki. No i czekamy, proszę Państwa, na to, co będzie się działo z reprezentacją Polski po tych eliminacjach, bo przecież życie nie znosi pustki, życie toczy się dalej. Oglądamy najciekawsze fragmenty tego spotkania. Esther González, to była 23. minuta meczu. Zagranie na lewą stronę, dośrodkowanie. Ale to dopiero za moment, bo piłka wraca na środek boiska. Cuyarro, Cardona i bramka Esther González. Tak, Hiszpanki objęły prowadzenie w 24. minucie meczu z reprezentacją Polski. Tutaj w zasadzie trzeba było na szybko wdrażać plan B. Do przerwy przegrywaliśmy 0-1. Wszystkie statystyki tej pierwszej połowy zdecydowanie dla gospodyń tego spotkania. A tutaj oglądamy kolejną powtórkę bramki na 1-0. Reakcja najlepszej piłkarki biało-czerwonych w tym meczu, Katarzyny Kiedrzynek. A to 69. minuta meczu. Z lewej strony Leila Ouabi, piłkarka Barcelony, przyjmuje piłkę Esther González. Akcja Barcelona-Levante reprezentacji Hiszpanii 2-0. No i tutaj plan B reprezentacji prowadzonej przez Miłosza Stępińskiego też już przestał funkcjonować, a dobiły Hiszpanki reprezentację Polski w 87. minucie po przepięknym trafieniu głową Mapi León. Było w reprezentacji Hiszpanii w tym meczu w zasadzie wszystko. Chęć do gry, dokładność, umiejętności techniczne, które też były po stronie zespołu hiszpańskiego. No i niestety przegrywamy drugi mecz, a to oznacza, że nie zagramy w barażach o Euro 2021. Zagra tam reprezentacja Czech dzięki zwycięstwu w Bielsku Białej z Polkami 2-0. Przy trzeciej bramce reprezentacji Hiszpanii asystowała Alexia Putellas, kolejna zawodniczka Barcelony. No jednak gdzieś w zderzeniu z tym wielkim piłkarskim światem, przypomnę, Barcelona w sezonie 2018-2019 grała z wielkim Lyonem w finale Champions League Pań. Wyglądamy dość bezradnie. Najlepszą sytuacją Polek w tym meczu był strzał z pierwszej połowy 25-letniej pomocniczki Śląska Wrocław, Joanny Wróblewskiej. To było uderzenie pod poprzeczkę z dystansu, zaskakujące, może trochę zbyt słabe, pozwalające na interwencję Sandry Panios. No a Hiszpanki pokazały, że jest to zespół kompletny i grają w Euro 2021. Mariusz Jankowski, jego gościem.